cześć, ja jestem Adam i witam Was w 34 odcinku z gry Black Myth: Wukong. Kontynuujemy naszą przygodę w czwartym rozdziale. Eksplorujemy jaskinię pająków. Spójrzcie, tu mamy zejście również. Tak jak poprzednio dotarliśmy do tego, jest tutaj skrzyneczka, którą chciałbym otworzyć. Bo tego nie zrobiliśmy na końcu odcinka. Wola i rafinowany żelazny piasek. Dobrze. A ty co? Gdzie jest zejście? Tu jest wejście. Dobra. No to to miejsce mamy sprawdzone. Tutaj. Tu nic nie ma. No to zostaje nam jedna droga. Ruszamy. Jak myślicie? Boss? Czy jeszcze nie boss? Arena jak do walki z bossem, nie? Może tu walczyliśmy z bossem? Tak. Czyli zapętliło się. Zrobiliśmy koło. Jak się nie mylę, to tak. Tu na dół nie zejdziemy. No dobrze. Ale wydaje się, że byliśmy. Tak, co to? Tak, zdecydowanie już tu byliśmy. No dobrze, czyli wracamy talizmanem. No ciekawy początek odcinka. Zrobiliśmy kółeczko. Ogólnie wszystkie lokacje tu są tak skonstruowane, że robimy kółko i docieramy do jednego konkretnego celu. Mało gdzie jest ślepy zaułek. Dobrze, przeniesiemy się dalej. Właśnie, co możemy uważać? Już było, nie? A, każdy łyk przywraca 24% maksymalnego zdrowia, gdy poziom zdrowia jest krytyczny, ogromnie zwiększa regenerację. Na par zagięcie. Każdy łyk natychmiastowo przywraca 20% maksymalnego zdrowia, przez krótki czas powoli regeneruje 25%. No nie. I stwórz lekarstwo. Granulki wzmocnienia. Można w sumie stworzyć sobie trochę. 25, no dobra. I teraz tak, stąd musimy się przenieść do następnego punktu, bo jeszcze chyba była jedna droga, gdzie rozeszliśmy się. Krypty kości to nie. Klif zapomnienia. Chyba tu klif zapomnienia, to było właśnie, że jeszcze były dwa kierunki. Zaraz sprawdzimy. Będziemy wiedzieli, co dalej. Przyszliśmy stąd. Poszliśmy tam. A, jest ścieżka jeszcze tu. Nie, dobra. Wiem, gdzie jesteśmy. I teraz ruszymy już główną ścieżką. Ciekawe, kiedy będziemy mogli tego żonga ubić. Kiedy damy radę. Po tym rozdziale, nie wiem, czy też nie sprawdzę sobie pomiędzy nagraniami, czy nigdzie jeszcze niczego nie pominąłem i zrobimy sobie taki odcinek dla pominiętych rzeczy. Chyba, że jeszcze przed finałem go zrobimy, ale sprawdzę to dzisiaj sobie, czy dam radę.
skrzyneczki i dalsza droga. Tu walczyliśmy. Z naszym Bajin i teraz idziemy dalej. Ruszamy. Snajpera. Jest jakaś małpka, ale jeszcze zanim do niej. Może rozwalmy tego snajpera tutaj. Czy to nie? Nie, chyba. Kolejna głowa Buddy. Skupisko wyboru, ważny przedmiot. I ruszamy dalej. Halo? Wybaczcie, miałem mały problem z mikrofonem. Nie wiem, czemu go wyłączyło. O, ten jest mocniejszy. Ducha. Moje pytanie teraz, czy my dobrze szliśmy? Żeby nic nie pominąć. Nie, dobrze. Cyk drinka i walczymy. Aż tam poszedł, zobaczcie jak daleko. Przeciwnik? Tak, a jak żeby to inaczej. Uleczmy się.
Jedziemy z nim. A co to? Zniknął? W sumie nie, na razie nie. W ogóle mamy talizman jeszcze jeden, miałem też sprawdzić. Umiarkowanie zwiększa obrażenia od trucizny. Powtarzają się. Jak to jest możliwe? Łoty! Dobra, padł. A teraz tego. Padł. Udało się. No jeszcze jeden, no. Dobra. Wola się przyda w tym momencie. Podejrzewam, że jesteśmy też na ostatniej prostej do jakiegoś bossa. Żebym nie wykrakał. Stwórzmy sobie lekarstwo od zatrucia, takie w razie czego. Odporność na truciznę. Z 10 sztuk. I co my ciekawego jeszcze mamy? Tabletka mirażu. Dekot esencji. Niech będzie. Tonizujący. Też. Długowieczności. Niech będzie. No i dobra, mamy wszystko. A, nie odpoczęliśmy. Najważniejszego nie zrobiłem. No i co? Ruszamy. Ciekawe, co przed nami. O. Dredge up the past. Aren't we here now? Don't you remember how I spared your life when he asked me to clean up the rest of your sisters? I do remember. And more than that, I even remember how I survived on my sister's flesh after you left. That's not all on us. The culprit is that centipede. All would have lived if he didn't weigh my master's flesh over your lives. Yes, he was blinded by greed. But he has repented and made his compensation. He even offered that thing to sustain my life. Otherwise, I'd never live to see you today. My dear, is that true? That thing? Is in your hands. Unbelievable. Even now in your heart. Ciekawe, jak ona jest potężna w porównaniu z tą drugą siostrą.
monkey. Nah, for me, beauty always comes first. Good. Carry on with these nice words. Once I'm satisfied, I might lift my finger and tell you where to find it. You wicked hag! Can't you see your old face? Still obsessed with all this lovey-dovey crap at this age? Ridiculous! Every day trapped in this hollow, I missed and dreamed, waiting for the day to beat you right after we mate, so I can heal. Then eat! Could have saved me from your stupid ceremony and vows! What a farce! My appetite is lost, not just for you, but also for her. Hideous spider! Who fathered such a thing? Your fate today has nothing to do with me! I had my mercy misplaced, that's all! What took you so long? I almost died! Now go clean this hag and get me down! Monkeys, the bane of my life. Why do you always have to ruin my plans? In what way am I any less than monkeys? This monkey that you love. Fioletowa pajęczyca. No, zobaczmy. Ojo. O ty. Wow. O, powiem wam, że trudny przeciwnik. Dawaj. Odklejaj się i zamieniaj. Ależ nie mogę. Nie lubi małp. Kolejna małpa do akcji. Wow, ale dowaliła. Leczmy się. O ty. Coś to dało? Niewiele. Uwolnij się, uwolnij. O, uwolniliśmy się. Nie do końca.
ale dostałem. Jest, pokonaliśmy fioletową pańczycę. W ogóle te fazy w czasie walki, te zmiany, takie jak tu spowolnienie, tam było w błocie, tutaj pańczyna. Ciekawe pomysły, bo to trzeba naprawdę kontrolować, co się dzieje. A ona co robi? Ucieka? Kolejna relikwia małpiego króla, Wukonga. O! Wysyp pająków. Trzeba uciekać. Noga pająka, nowy materiał. Wyśmienita złota nić, dwie sztuki. W ogóle chyba myślę, że ulepszę sobie trochę ten pancerz, który mam. Fajna jest ta muzyka. Powodująca takie napięcie. Jeszcze niżej. O. Czyżby ratowała mnie ta, która mi pomagała od początku? Kolejny pnącze, wonne pnącze Luoi. No dobrze, zaraz jesteśmy. Kolejna kapliczka. Świątynia żółtego kwiatu. Co możemy... O, jest broń. Zaczyna być ciekawie. Tutaj. Tak, niedużo wzrasta atak, ale nam krytyczne wzrastają. Po skutecznym trafieniu naładowanym silnym atakiem, każdy wykorzystany punkt koncentracji nieznacznie przywraca zdrowie, jeżeli wróg jest pod wpływem efektu plagi trucizny. Ogromnie zwiększa regenerację. I tak, rdzenie złotego drzewa, tutaj trochę. I tylko to możemy wytworzyć, czy jeszcze coś? Tu nie. Tu mnie kusi, ale niestety nie da rady. Mogę, ciekawe, czy później można go ulepszać. Bo ten kostur... Ciekawe, jak później jest z nim. No dobrze. Wytwórzmy ten, który możemy... I mamy. Dobrze, odpoczywamy. Przeniesiemy się do kowala. Zobaczymy, czy możemy coś u niego jeszcze wytworzyć. Zbierzemy wszystkie elementy, które tu możemy. Dobrze, zobaczmy, co nam kowal zaoferuje. Pamiętajcie, że z kowalem też musimy się zmierzyć.
were in arms. Wytwórz broń. Dobra, to nie. Ulepsz pancerz. I teraz tak. A, do tego, który mamy. Niebiańska wstęga. Aha, czyli taki sposób działa, bo już nosimy legendarny pancerze, tak? Co ty w sklepie kowalu masz ciekawego? Nic. No dobrze. Czy on nam coś powie o tym żółtym longu? Może nam sprzeda jakiegoś newsa? I've only laid eyes on such a thing but once in the court. How come you bear it? If you leave it with me, I would be most eager to delve into its study. Leaving so soon. I co teraz? Cheers! Ulepsz tykwy. Tu potrzeba więcej wonnego pnącza. Ulepsz napoje. Robak przydałby się jeszcze. Ciekawe co mam w sklepie. Może będziemy jakiegoś robaka teraz? Nie, już wszystko kupiliśmy. Legendarny. Tylko nieśmiertelnego błogosławieństwa. A lewą rękę Buddy potrzebujemy. Regeneracja zdrowia jest zmniejszona o połowę, ale przez krótki czas po użyciu tykwy zwiększa się wskaźnik ataku. Czyli potrzebna jest nam prawa ręka Buddy, czyli musimy dalej tam eksplorować. Pewnie coś pominęliśmy, ale powiem wam tak, poszukam tego poza nagraniami i w następnym odcinku sprawdzimy, czy jakieś drogi, czy nie są pominięte przez nas. I to będzie najlepsze rozwiązanie. Żebyśmy zrobili to w taki sposób, bo na chwilę obecną jesteśmy świątynia żółtego kwiatu. Pewnie w pajęczej jamie mamy zostawione jakieś ścieżki, jakieś skarby. Powinna być jeszcze jedna ręka Buddy. Ale to zobaczymy. Ogólnie fabularnie fajnie to się wszystko rozwija. Tu porwany, tu jakiś zemsta. No jest ciekawie. Co dalej przygotowali do nas twórcy? Więcej nie ma. Wyjrzyjmy, zobaczmy, co nas czeka. No, jest las całkiem przyjemny. No i wróg. No, ale to już będziemy kontynuować w następnym odcinku. W tym odcinku to by było na tyle. Dzięki za uwagę, pamiętajcie, by subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Dzięki za wszystkie łapki, komentarze i do następnego, cześć!